Nasze badania wskazują, że duża część Polaków, około 40%, zamierza w najbliższych 12 miesiącach zmienić samochód. Oczywiście większość z nas będzie to chciało kupić samochód używany, natomiast około 10-11% myśli o nowym samochodzie. Co się zmieniło od jakiegoś czasu, że szukamy samochodów, które są lepiej wyposażone. To już nie są podstawowe wersje bez wyposażenia dodatkowego. I to wyposażenie dodatkowe staje się standardem, jak na przykład klimatyzacja, czy też ogrzewane siedzenia. I ogrzewane siedzenia, szczególnie w takie dni jak teraz mroźne, bardzo się przydają. W niektórych przypadkach, w niektórych samochodach możemy też pytać o systemy masażu. I to już w coraz niższych segmentach rynku, w bardziej samochodach dostępnych dla przeciętnego Polaka. Możemy spodziewać się takich systemów, które wcześniej były tylko w samochodach luksusowych, jak na przykład systemy masażu, bądź też systemy wsparcia bocznego w siedzeniach. I te systemy bardzo pomagają przy dłuższych trasach, przy dłuższych podróżach. Wtedy włączając system masażu jesteśmy w stanie się zrelaksować, bądź też lepiej będziemy się czuli włączając czy też ustawiając siedzenie za pomocą systemu wsparcia bocznego bądź też lędźwiowego. Odciążymy część lędźwiową kręgosłupa, lepiej będziemy wpasowani w fotel.